Sony, musimy o tym porozmawiać. Sony Kittel, a polska reprezentacja. Tak. Jaka jest aktualnie sytuacja, co z twoim paszportem i czy ty w ogóle chcesz? Mów, spowiadaj się. No, ja chcę, ale ja to też źle rozumiałem, bo dostałem jakiś dokument i myślałem, że muszę go oddać w Monachium. Tak. I no, w tym roku miałem też ten transfer do Hamburgu i przez to myślałem, że nie miałem tyle czasu, bo Hamburg i Monachium jest daleko, nie? I, ale teraz mam jeszcze dwa czy inne dokumenty dostałem i te umiem oddać tu w Hamburgu. I potem nie ma problemu. Czyli jakby ten paszport w zasadzie już jest prawie gotowy, no on jego nie ma jeszcze fizycznie, ale już prawie jest. Prawie jest. No dobrze, a teraz ty byś bardzo chciał? Ja bym chciał, tak. Czemu nie? Nie dzwonił Jerzy Brzęczek ani... Jeszcze nikt dzwonił. Dobrze, a powiedz mi, bo na pewno doszły do ciebie słuchy, że prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek, mówi, no ale to jest takie wszystko na siłę, bo teraz my awansowaliśmy i teraz nagle Sony się budzi i mówi, że on chce grać dla kadry Polski. Wcześniej jakby nie było takiego pomysłu? Było pomysł, ale ja też miałem niedobrze lata, z kuli kontuzję. Tak. I teraz jestem prawie chyba 5 roku zdrowy. Zdrowy, nie? I się czuję dobrze, i gram dobrze, i przez to też te myśli są, ale jeszcze nic słuchałem od PZPN, i przez to też do mnie to teraz jeszcze nie jest taki temat. Rozumiem, ale rozumiem, że gdyby. Prosta kalkulacja. Wolałbyś grać dla kadry Niemiec czy dla kadry Jerzego Brzęczka w Polsce? W Polsce. Trzeba grać. Tak. Oficjalnie. Sony Kittel chce grać w polskiej prezentacji. Czekamy Sony za to na paszport. No i miejmy nadzieję, że ktoś z PZPN-u wykona ten telefon. Zobaczymy.